Laska Mojżesza była niezwykle potężnym artefaktem. Przy jej pomocy Bóg, za pośrednictwem Mojżesza, dokonywał wielu cudów i czynił znaki. Jednym z nich była zamiana laski w węża. W jaki sposób to niezwykłe wydarzenie zostało zaprezentowane w Biblii? W jakich warunkach się ono odbywało? Czy istnieje jakieś naukowe wyjaśnienie tego niezwykłego fenomenu? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Zamiana laski Mojżesza w węża to niezwykłe zjawisko, które dwukrotnie pojawia się na kartach Biblii. Po raz pierwszy zdarzenie to miało miejsce wówczas, gdy Mojżesz rozmawiał z Bogiem na górze Choreb. Ich rozmowa dotyczyła sposobu, w jaki Bóg uwolni Izraelitów z niewoli egipskiej. Mojżesz wątpił w to, iż Faraon dobrowolnie wypuści Izraelitów ze swego kraju. Bóg zapytał wówczas Mojżesza, co trzyma w ręce. Gdy ten odpowiedział, że laskę, Bóg powiedział do Mojżesza: rzuć ją na ziemię, a on rzucił ją na ziemię i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. Pan powiedział wtedy do Mojżesza: wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. I wyciągnął rękę i uchwycił go, i znów się stała laską w jego ręku. Bóg powiedział Mojżeszowi, by to samo uczynił przed Faraonem, a wówczas władca Egiptu uwierzy, iż Mojżesz rozmawiał z Bogiem, który nakazał Faraonowi wypuścić jego lud. Mojżesz udał się wraz z Aaronem do Faraona. Bóg powiedział im, iż jeśli Faraon będzie domagał się od nich jakiegoś cudu, to wówczas mają rzucić przed Faraonem laskę, a ona zamieni się w węża. Mojżesz i Aaron przybyli do Mojżesza i uczynili tak, jak nakazał Pan. I rzucił Aaron laskę swoją przed Faraonem i sługami jego i zamieniła się w węża. Bóg więc po raz drugi dokonał tego niezwykłego znaku. Jednakże niezwykle ciekawym faktem jest to, iż Faraon na ten widok przywołał do siebie swych mędrców oraz czarowników, którzy dzięki swej tajemnej wiedzy zrobili to samo. I rzucił każdy z nich laskę i zamieniły się w węże. Jednak laska Aarona połknęła ich laski. Faraon nie uwierzył w to, iż Mojżesz rozmawiał z Bogiem, gdyż jego słudzy potrafili dokonać tego samego, co Mojżesz. W Piśmie Świętym Bóg za pośrednictwem Mojżesza dwukrotnie zamienił laskę w węża. Czy jednak fakt, iż słudzy Faraona również byli w stanie powtórzyć ten cud, świadczy o tym, iż fenomen ten nie miał nic wspólnego z działaniem Boga? Czy wobec tego istnieje jakieś racjonalne wytłumaczenie tego fenomenu? Z logicznego punktu widzenia wydaje się być niemożliwym, by laska, kawałek drewna, mogła zostać zamieniona w węża, a następnie ponownie w drewno. Takie wydarzenie obecnie mogłoby zostać uznane za jakąś sztuczkę magiczną. Ludzie nie są w stanie co prawda posługiwać się magią, jednak dla istot takich jak Bóg z pewnością nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. W przypadku Mojżesza wyraźnie stwierdzone zostało, iż to nie on był sprawcą tego cudu, lecz wykonywał tylko polecenia Boga. Wobec czego to Bóg zamienił laskę Mojżesza w węża. Jednak słudzy Faraona nie byli nadprzyrodzonymi istotami, więc w jaki sposób wyjaśnić fakt, iż również zamienili swe laski w węże? Biblia mówi o tym, iż cudów może dokonywać Bóg oraz aniołowie, zarówno dobrzy jak i źli. Możliwe jest więc, iż za zamianą lasek mędrców i czarowników w węże stał jakiś demon lub sam szatan. Nie chcieli oni bowiem, by Izraelici opuścili Egipt zgodnie z wolą Bożą. W dalszym jednak ciągu to wyjaśnienie powiązane jest bezpośrednio z istnieniem nadprzyrodzonych istot oraz cudami przez nich dokonywanymi. Obecnie istnieje pewna teoria, która mogłaby stanowić wyjaśnienie tego fenomenu. Jest to właśnie sztuczka magiczna przeprowadzana przez iluzjonistów. Sztuczka polega na rzuceniu na ziemię laski i powolnym podnoszeniu jej już jako węża. Sztuczka ta powinna być przeprowadzana w słabym oświetleniu, najlepiej przy zachodzie słońca. Aby ją przeprowadzić, należy schłodzić węża i rozciągnąć go w ręku. Następnie naciska się dość mocno czubek głowy węża. W tej sytuacji wąż myśli, iż stoi przed nim ogromne stworzenie, co sprawia, iż zamiera. Gdy wąż sztywnieje, przypomina swego rodzaju kij lub laskę. Wówczas pokazywany jest publiczności i upuszczany jest nieruchomo na ziemię. W chwili, gdy wąż orientuje się, że nie ma przed nim żadnego drapieżnika, jego temperatura dość szybko wzrasta i z powrotem zaczyna się ruszać. Sztuczka ta mogłaby stanowić przynajmniej częściowe wyjaśnienie tego fenomenu, gdyż co prawda wizualnie rzekoma laska zamienia się w węża, jednak iluzjoniści nie są już w stanie podnieść węża, który powrotnie zamieniłby się w laskę. Innym wyjaśnieniem tego fenomenu mógłby być fakt, iż węże zostały zahipnotyzowane przez sługi Faraona. Takie działania są powszechnie znane i praktykowane również współcześnie, więc możliwe jest również, iż miały one miejsce w Biblii. Również fakt, iż laska Aarona połknęła laski mędrców i czarowników egipskich, wydaje się być prosty do wyjaśnienia, gdyż wśród wielu gatunków węży występuje kanibalizm. Czy więc zamiana laski w węża była cudem dokonanym przez Boga, czy też być może Mojżesz wykorzystał w tym celu jakąś magiczną sztuczkę, która również została wykonana przez mędrców i czarowników egipskich? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest wasze zdanie na ten temat.